Cześć! Z tego filmu dowiesz się, jak może wyglądać Twoja wypowiedź na maturze ustnej. Nazywam się Aneta Korycińska, baba od polskiego i opracowuję wszystkie zagadnienia maturalne tak, by można było się z nich uczyć. Odpowiedź na pytanie o postawę człowieka wobec Boga, w którym trzeba się odnieść do Księgi Hioba, może wyglądać tak. Najpierw wstęp. Człowiek, który doznaje tragedii, często obwinia Boga lub los za to, co mu się przydarzyło. Brak możliwości wpłynięcia na losy świata sprawia, że człowiek czuje się niczym marionetka w wielkim teatrze. Uważa, że jest sterowany przez siłę wyższą. W takiej sytuacji można albo zawierzyć Bogu, albo wyrzec się go. Przejdźmy teraz do rozwinięcia, w którym odwołam się do lektury obowiązkowej. Hiob, bohater starotestamentowej księgi Hioba jest przykładem człowieka, który całkowicie zawierzył swój los Bogu. Choć ten wystawił go na próbę i pozbawił wszystkiego, co miał, majątku, dzieci i w końcu także zdrowia, Hiob ani razu nie zwątpił w Boga, nie wyrzekł się go ani nie powiedział przeciw niemu złego słowa. Ponadto mężczyzna nie zastanawiał się, dlaczego spadły na niego wszystkie nieszczęścia. Wiedział, że jego życie zależy wyłącznie od woli Boga i nie kwestionował swojego losu. Jego bliscy doszukiwali się kary za postępowanie Hioba, a on próbował znaleźć sens w swoich cierpieniach. Wykazał się przy tym prawością i bogobojnością. Zarówno jego żona, jak i przyjaciele Elifaz, Bidad, Sofar nakłaniali go, aby wyrzekł się Boga. On jednak trwał w swojej wierze i stał się wzorem cnót. Za swoją postawę został nagrodzony. Bóg dał Hiobowi zdrowie, dzieci, majątek i długie życie, a także uchował przy życiu jego bliskich, którzy wątpili w boski sens. Następnie wprowadźmy kontekst, ale tak, by był on funkcjonalny. Zupełnie inną postawę względem Boga przyjął Konrad, bohater dziadów części trzeciej, Adama Mickiewicza. W wielkiej improwizacji, postać z dramatu zbuntowała się przeciw Bogu, którego oskarżała o dziejową niesprawiedliwość. Konrad nie był w stanie zaakceptować swojego losu, co doprowadziło go niemalże do wyrzeczenia się stwórcy. Znieważył go, mówiąc, że nie jest miłością, a tylko mądrością. Zaprzeczył w ten sposób istnieniu boskiego miłosierdzia. A nawet porównał swoje męki do tych, które przeżywał Chrystus. Nazywam się Milion, by za miliony kocha i cierpię Katusze. W ten sposób Konrad postawił się na równi z samym Bogiem, a nawet poszedł o krok dalej i spróbował nazwać Boga Carem. To jednak mu się nie udało, ponieważ przed wypowiedzeniem tej obelgi padł nieprzytomny na ziemię. Postawa Konrada stanowiła wyrzeczenie się Boga. Było to zaprzeczenie bogobojności. Czas na zakończenie. Człowiek może zarówno wierzyć w Boga oraz sens jego dzieła, jak i całkowicie się przeciw niemu zbuntować. W literaturze znaleźć można wiele przykładów postaci, które w różny sposób reagowały na swój los, utożsamiany z boską wolą. Warto jednak zauważyć, że znacznie częściej nagradzani są ci, którzy zaufali Bogu. Tak stało się m.in. z Hiobem, który w nagrodę za swoje posłuszeństwo pomnożył majątek i mógł ponownie cieszyć się z potomstwa. Pamiętajmy też o tym, że to tylko literatura. To tyle. Jeśli chcesz skorzystać z opracowanych przeze mnie pytań na maturę ustną, zajrzyj do sklepu, do którego zaprowadzicie link umieszczony w opisie filmu.